Techniczny analityk testowy, pytanie X2. Które z poniższych czynników należy wziąć pod uwagę podczas planowania testów niezawodności? Odpowiedź A. Możliwość symulacji defektów sprzętu oraz systemu operacyjnego. Ok, to ma sens generalnie, bo jednym z podatrybutów niezawodności jest fault tolerance, czyli odporność na błędy, czyli jak system się zachowuje, kiedy coś mu nie zadziała. Tak, na przykład przyjdzie komunikat, nie w takim formacie jak trzeba, zły JSON czy zły XML, albo coś się zepsuje. Tak, na przykład, nie wiem, padnie sieć albo padnie dysk, więc to powinna być dobra odpowiedź. Zobaczmy dalej, może jest lepsza. Odpowiedź B. Monitorowanie wykorzystywanych zasobów. Nie, to raczej są testy wydajnościowe. Tutaj zasoby nie do końca nas obchodzą przy testach niezawodności. Generalnie testy niezawodności sprawdzają, czy oprogramowanie działa. Tak? Niezawodność definiujemy w ten sposób, że jest to prawdopodobieństwo, że oprogramowanie będzie działało bezawaryjnie przez jakiś zadany czas. Tydzień, miesiąc, rok czy tam 10 lat. Więc wykorzystanie zasobów tutaj jest drugorzędne. Odpowiedź ta pewnie będzie nieprawdziwa. Na pewno jest gorsza niż A. Zobaczmy odpowiedź C. Identyfikowanie podatności prowadzących do odmowy wykonania usługi, co jest podobne do A, aczkolwiek może troszeczkę gorsze, dlatego że tu mamy podatności. Podatności to jest słowo, które się kojarzy raczej z testami i z security, tak? Czyli z zabezpieczeniami. Więc to może być poprawna odpowiedź, ale bym ją postawił niżej niż A. Odpowiedź D. Ustalenie obciążeń szczytowych dla systemu, czy obciążeń maksymalnych systemu, to też są testy wydajnościowe. Więc tutaj mamy odpowiedzi B i D, które są typowo pod testy wydajnościowe. Odpowiedź C, która tak 50-50 pod testy zabezpieczeń i testy niezawodności. A odpowiedź A jest stricte pod testy niezawodności, wobec tego uznajemy, że odpowiedź A jest poprawną odpowiedzią na to pytanie.